Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Lubimy być zauważani i doceniani. Chętniej chodzimy tam, gdzie spotykamy się z szacunkiem i uznaniem. Jezus przestrzega nas dzisiaj przed grą pozorów. Nie udawajmy przed ludźmi lepszych niż jesteśmy. Raczej osądzajmy siebie za niżej postawionych od innych. Są w życiu rzeczy ważniejsze niż miejsce w hierarchii społecznej. To, w czym powinniśmy się prześcigać, to miłość. Do takiej konkurencji zachęca nas święty Paweł. Niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także i drugich. Praktycznym ćwiczeniem w tej cnocie niech będzie radość sukcesów innych. Kiedy widzę, że komuś się powiodło, że osiągnął jakiś sukces, ucieszę się tym tak, jakby to był mój własny sukces. Rozraduję się wszystkim, co dobre w życiu innych ludzi. Miłość wyraża się przecież w pragnieniu szczęścia innych. Egoizm rodzi zazdrość i zawiść. Egoizm zabija, miłość daje życie. Wybierajmy ostatnie miejsce, aby innym dać przestrzeń do życia, wzrostu i rozwoju, aby innych docenić i uskrzydlić. Miłość nie szuka swego i nie unosi się pychą. Miłość podnosi i afirmuje drugiego człowieka.